Halo, halo, witam wszystkich z Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że czuję się trochę gorzej, mam 38 stopni gorączki, ale stwierdziłem, że bardzo chciałbym coś dla Was stworzyć, jakiś materiał, aby jednak coś było na moim kanale. A więc na dzisiaj przygotowałem dla Was kilka magicznych sztuczek. Są to magiczne sztuczki, których ja nauczyłem się dosłownie w jeden dzień. Naprawdę, wszystkich tych sztuk nauczyłem się w jeden dzień i przez drugi dzień ich się douczałem. Uczyłem się je robić lepiej i bardziej widowiskowo po prostu. Zatem zostawimy na razie tutaj ten dywanik ze stołu, by mi się wygodniej tasowało karty. Nie mam niestety nikogo, kto by mógł mi pomóc przy tych sztuczkach, a więc wasze wybory jako widzów będę symulował, tak? Na początku odliczymy 11 kart. Nie, sekundę, to jest 10 kart. No i teraz patrzcie. Tu jest jedna karta. I wy widzicie w tym momencie przed sobą 11 kart. To są losowe karty. One nie są jakoś specjalnie poukładane i potasowane tak, żebym ja wiedział, jakie to są karty. Powiedzmy, że wybraliście tą kartę. Jest to pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta karta. To jest szósta karta od tej strony. To jest szósta karta. Patrzcie, składamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na czym ta sztuczka polega? Jest banalnie prosta. Jeśli powiedziałem, że mam tutaj 11 kart, tak naprawdę mam tutaj 12 kart. 5. 3, 4, 5, 10 kart i 2. Sztuczka polega na tym, że kiedy ja układam karty, powiedzmy, że rozłożę tak, muszę mieć ciągle jedną kartę ukrytą. Powiedzmy, że rozłożymy te karty tak, w tym wypadku. Wy widzicie w tym momencie 11 kart, ale 12 schowano tutaj. I której wy byście nie wskazali karty, zawsze będzie tą jedną kartę więcej. To jest naprawdę banalna wręcz sztuczka, ale szczególnie osobach, które nie ogarniają żadnych sztuczek karcianych, może zrobić wrażenie. Kolejna sztuczka też jest ciekawa. Powiedzmy, że wybierzecie sobie losową kartę. Niech to będzie ta karta. Zapamiętajcie proszę tę kartę. Widzicie, co to jest za karta? Nie, niech telefon zapije fokus, bo nie wiem, czy jest ostro. Powiedzmy, że to jest ta karta, dobra? I teraz położymy ją na dole. I podzielimy całą talię na kilka kupek. No, żeby, wiecie, żeby przemieszać te karty, żeby nie wiedział, jaka to może być karta, tak? I zaraz wam powiem, co to była za karta. To był, moi kochani, Askier. A na czym ta sztuczka polega? Jest również banalnie prosta. Kiedy widz, czyli wy, wybiera sobie jakąkolwiek kartę, powiedzmy, że tą. To jest, że w tym momencie ja mam dosłownie sekundę na spojrzenie na ostatnią kartę z talii. W tym wypadku jest to dziesiątka karo. A ta karta to jest dwójka kar, bo ja chcę teraz ją odwrócić, żeby było wiadomo, jak ta sztuczka dokładnie wygląda. Ja zapamiętałem, że to jest dziesiątka karo. Tej karty nie znam, ale położymy ją na razie tak, żebyście widzieli, jakie to jest proste. Kładziemy tutaj dziesiątkę. Teraz możemy dzielić na ileś tosików. Zbieramy całą talię. Ciągle pamiętamy, że ostatnią kartą była dziesiątka karo. I teraz szukamy. Patrzcie. Tu jest nasza dwójka. Ponieważ dziesiątka jest za nią. Nie wiem, czy widzieliście to na kamerze, bo tak odsunąłem się trochę. Patrzcie.
Dwójka jest przed dziesiątką. Bardzo prosta sztuczka. To już była druga sztuczka. Teraz przejdziemy do sztuczki numer 3. Na początku przystosujemy karty. O Jezu, coś mi nie wyszło to tasowanie. Przepraszam. No i tu jest cała talia kart, tak? I teraz w tym momencie ja wam wykładam karty i wy musicie jako oglądający, tak? Jako widzowie, musicie w pewnym momencie mnie zatrzymać. Powiedzmy, że zatrzymalibyście mnie za kolejne trzy karty. Mówicie w tym momencie stop. Zbieram całą talię. Rozkładam ją na 5 kupek. Te kubki były trochę za daleko. I teraz rozkładam te karty tak, aby było równo po każdej kupce mniej więcej. No. I niech waszą kartą będzie ta karta. Proszę, byście ją zapamiętali. Żeby było mi trochę ciężej, odłożymy ją teraz na inną kupkę. Na tą kupkę na przykład, albo nie, na tą kupkę. Znowu pozbieramy te karty. Żeby było jeszcze ciężej, przetasujemy te karty. Przesujemy je jeszcze raz. No i teraz przechodzimy do realnej roboty. Bo ja wam muszę wskazać, która to jest karta. Nie jestem wcale pewny. To na pewno nie jest ta karta. Ani również ta karta. No, nie sądzę, żeby to była tamta karta. Oj, tam mi spadło, ale to i tak nie jest ta karta. To na nic tutaj nie wnosi. Dobra, powiedzmy, że już zdecydowałem. Ja myślę, że to jest ta karta. Powiedzcie sobie, czy to była ta karta. Jeśli odpowiecie, że nie, bo to nie była ta karta, to kładę ją tutaj. To była ta karta? Sądzę, że nie. Odłożymy ją tutaj. Czy to była ta karta? Nie. To nie mogła być ta karta, kiedy to przez cały czas była ta karta. No a sztuczka też jest idiotycznie prosta. Ta. ona jest po prostu tak banalna, ta sztuczka, tylko można ją spaprać pod sam koniec. Dobrze, witam Was po przerwie technicznej, ponieważ miałem mały problem z miejscem na telefonie i mi tutaj wyskoczyło mi powiadomienie, tak? A więc wytłumaczę Wam tę sztuczkę i kończymy odcinek. Miałem wytłumaczyć Wam jeszcze jedną sztuczkę, dokładniej na dwie sztuczki, ale no warunki techniczne mi już nie pozwalają na dzisiaj. A więc dobra, teraz wytłumaczę Wam tę sztuczkę. Ona polega na tym, że wykładamy karty. Musimy zapamiętać trzecią kartę, w tym wypadku dama wino. I to będzie karta, którą widz wylosuje. I możemy tutaj włączyć nawet połowę talii, tak? Włóż tutaj połowę talii, bo to i tak nic nie zmieni. Wybieramy wtedy karty, rozkładamy je na 5 kupek. 1, 2, 3, 4, 5. Z czego końcówkę kart zbieramy w łapie, no i niby rozkładamy, żeby było równo. I musimy zapytać, gdzie położyliśmy trzecią kartę od końca, w tym wypadku tutaj, no i no, wybierzmy sobie tę kubkę, powiedzmy. I to jest dama wino, tak? Dobrze, nie spaprałem nic na razie. Bardzo mnie to raduje i cieszy. W tym wypadku może było mi oczywiście ciężej, bo nie wiem, niby, podobno nie wiem, jaką macie kartę, no wiecie. Podobno. No i odkładam ją tutaj. W tym momencie zbieram wszystkie karty. Może jeszcze dlatego, żeby sztuczka wyglądała bardziej prawdziwie. Przetasować. No i powiedzmy, że i teraz jest najfajniejsza część, bo muszę Wam jakimiś kartami zasłonić widok, żebyście widzieli jak najmniej. No i mówię, że no ta karta mi tu nie pasuje, ta karta mi tu pasuje. I tak wiecie, tak wybrzydam, a tak naprawdę szukam tej damy winnej. Może tak sobie, żebyście widzieli wszystko. I tu jest dama winna. Kładę ją jako drugą kartę. Zbieram te karty.
I teraz wszystkie karty poza damą winną. Suwać się towarzysze. Moi, nie wkurzać mnie. No, to by mi nie wyszło, bo ją wsunąłem przez przypadek. Sztuczka polega na tym, że wy widzicie dwójkę kar. Ale, bo ja tymi palcami zakrywam damę winną. I sztuczka polega na tym, że ja wam pokazuję dwójkę. Wy mówicie, że to nie była ta karta. Ja wtedy, zamiast dwójki, kładę tutaj damę. Kolejną kartę kładę na górę. To była ta karta? Nie. To była ta karta? Nie. No już to nie ma znaczenia, bo kłamaliście. To była ciągle ta karta. Od samego początku. To jest naprawdę bardzo łatwa i bardzo fajna sztuczka, a bardzo dużo ludzi dostaje przy niej przysłowiowego mindfucka. Dobra. No i to cały odcinek. Dziękuję wam za to, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również na kolejne materiały regularnie pojawiające się na moim kanale. No i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć!